Destylator dzięki niewielkiej ilości elementów jest łatwy w obsłudze, konserwacji i przechowywaniu. Mimo ekonomicznej budowy i umiarkowanej ceny, destylator produkuje destylat o czystości do 94% z prędkością około 1 litra na godzinę. W standardzie wyposażony jest w termometr analogowy, stalową chłodnicę, filtr wstępny i szybko wodne. Wykonanie całej konstrukcji ze stali kwasoodpornej gwarantuje niemal dożywotnią sprawność urządzenia. Oznacza to również, że jest w pełni przygotowany do kontaktu z żywnością, co potwierdzają aktualne atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny. Prace destylatora kontroluje zaawansowany sterownik, wykorzystujący precyzyjne, cyfrowe czujniki temperatury. Sterownik wyposażono w duży, wysokokontrastowy wyświetlacz wskazujący aktualny stan pracy destylatora. Wbudowane procedury diagnostyczne znacząco podnoszą komfort pracy z urządzeniem. Urządzenie destylacyjne służy do destylacji wody i innych spożywczych oraz technicznych płynów. Dzięki ich działaniu można otrzymać wiele płynów przydatnych w gospodarstwie domowym oraz w firmie: np. wodę destylowaną, alkohol etylowy, olejki kwiatowe, ziołowe, skoncentrowane substancje zapachowo-smakowe, np. z owoców, kwiatów, ziół. Oraz wiele innych. Dane techniczne destylatora. Zbiornik o pojemności 30 litrów. Elektroniczny termometr w zbiorniku. Elektroniczny termometr w kolumnie. Kolumna rektyfikacyjna z refluksem zewnętrznym. Stalowa chłodnica typ MQ. Zawór odpowietrzający. Komplet akcesoriów montażowych. Sterowanie DC01. Kolumna frakcyjna o wysokości 1200 mm i średnicy 60 mm. Wysokość zestawu jest uzależniona od wielkości zbiornika. Standardowo wynosi 2100 mm. Kolumna wykonana ze stali kwasoodpornej. Stężenie rektyfikatu etanolu od 90 do 94%.